Dziś sprawdzimy, czy w godzinę będę w stanie wbić Unreala w Fortnite. Oczywiście sezon się kończy, więc to najlepszy czas na sprawdzenie tego. W poprzednim sezonie na buildzie w godzinę udało mi się wbić srebro 3, a na trybie bez budowania w godzinę wbiłem złoto 1. Więc no jak sami widzicie, nie było najlepiej. Ale teraz jak zostawicie łapkę w górę i suba słowem na kanale, to z pewnością pójdzie mi znacznie lepiej. A do tego przed nowym sezonem bardzo mi będzie miło, jeżeli wpiszecie kodzik Manojek w sklepie Fortnite. Dzisiaj czuję moc, trenowałem z godzinę, a rozgrzewałem się oczywiście na łapce do trenowania. No nie będę ukrywał, nie ma lepszej mapki. Możecie tam trenować i śledzić swoje wyniki w strzelaniu, nauczyć się edytować tak szybko jak ja, a co najfajniejsze, grając również zdobywacie rangi. No i przy okazji naprawdę bardzo dużo expa, więc polecam. Zobaczmy, jak dużo mi ta rozgrzewka dała. No i moi drodzy, wylądowali, czas już leci, a ja jestem w szoku, bo mam 5000 golda. Kiedyś nie było tak, że jak graliście areny, to nie było golda, czy nie? Tak mi się wydaje, że tak było, nie? Ty mi przyjechał do domku. Pozdrawiam gorąco kolegę. Więc z tym goldem to ja aż w takim szoku byłem, że myślałem, że przez chwilę myślałem, że po prostu nie jestem na arenie. Ale jestem na arenie, bo no przed chwilą widziałem, jaką rangę miał ten kolega. Ja oczywiście, jak widzicie, przy moim niku jestem bez rangi i w tym sezonie, inaczej niż w poprzednim, gramy na buildzie. Ten nasz tutaj podstawowy odcinek. Oczywiście potem też zrobimy no builda, ale tam już będzie speedrun. Tutaj zrobimy pełnoprawną godzinę i zobaczymy, jaką rangę będę miał. W tamtym sezonie srebro 2, no tutaj w tym myślę, że spokojnie, czy jakiś Unreal, nie powinno być problemu. Kurde, tam się koledzy bili, ja wam powiem. Pójdę chyba spróbować. Zobaczymy, co tam... Aha, zobaczymy, co tam się dzieje i kto tam jest. Ty, no nie ma chyba, wiecie co? A ja zostałem zaatakowany. Ja stąd uciekam. Mnie tu nie było, nie ma. Żegnam państwa. Tam jest typ. Aha. Aha, no to niezły karabinczyk, ale nie ma to tamto, lecę w niego. Bo muszę pamiętać, że jesteśmy na buildzie, więc mogę się budować. Halo, pumpel. A to on był tam, na tamtej miejscówce, bo on miał karabinek. Ja ostatnie dwa sezony praktycznie tylko gram no builda, więc jestem bardzo ciekaw, jak mi tutaj pójdzie. No i ogólnie w tym sezonie to gram chyba najmniej jak kiedykolwiek grałem w tą grę, ale przyszły sezon to już będę bestia, zobaczycie. Kolejne typy koło mnie. Okej, trochę dostał, ale nie za mocno. Oj, 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 z tym karabinem to ty nie przesadzaj, pumpel. Dobra, leży. Zostałem zaatakowany. Dobra. Ty, no powiem wam, że tutaj łatwiejsi są ludzie na tych arenkach teraz niż na normalnych meczach. Witam, pozdrawiam, dziękuję. Ja do dzisiaj nie wiem, czy na arenach mogą być aktorzy, to wy koniecznie musicie mi o tym powiedzieć. No ale jeśli są tu jacyś aktorzy, to ja bym wolał, żeby ich nie było, bo ja bym chciał szybciej te mecze kończyć. No im więcej zagram, tym więcej tych rang wbiję. No ale coś czujesz, że po takim dobrym meczu, no to ja już jakiegoś czempiona to po pierwszym dostanę, nie? Stój w miejscu, dostał. Okej, wiecie co, ja chętnie tam podbiję i podjadę i zobaczymy, co da się z tym wszystkim zrobić. Dostał znowu. No i to się nazywa snajper. Nie dość, że dostałem jego medalion, to jeszcze bossa aktywował. Ale nie, to mi wystarczy chyba na dzisiaj, wiesz? Nie ma co też szaleć z tymi wszystkimi rzeczami. Kurde, jaki to ma zasięg? Wezmę chyba sobie tego mityka. No i ja myślę, że wygrywam to. W sumie to co mi szkodzi jeszcze tego pokonać, no? Jak już dają za darmo medaliony, to już bierzmy. Poproszę medalion, poproszę mityka. No i wam powiem teraz szczerze, z dwoma mitykami, z medalionami, no powinno być dobrze. Ty, ty tu przyleciał? Ale mówisz, czemu ten strzał nie trafił? Dobra, ja nie wiem, jakiś był fake strzał, widzieliście to? Aha, przyleciał i poleciał. A taką odległość, ty, zdałem mu damage. A nie, za dużo. Wiecie co, ja chyba w niego lecę. Kolega był dosłownie na hita. Masz na dwa. Wyspa przyjęta. No i co? Pozostaje szukać kolejnych oponentów. Widzę jednego na dole. Oj, 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 on chyba też mnie widzi. Jakby mnie tak ściągnął z tej snajpy. To było trochę smutno, nie? O, on był na hita. Okej. Okay. A skoro on był na hita, to może znaczyć, że ktoś tutaj jeszcze jest. Tam jest jakiś medalioniarz. Ty, no to medalioniarza musimy chyba dojechać, co? O, jest medalioniarz. O Jezu, jak jestem dobry w tą grę komputerową. No powiem wam. No i po co ci to było? Kolega się otworzył w bardzo dziwny sposób. Dobra, to ja wezmę ten jego karabin, bo z tego co pamiętam, to on całkiem był mocarny. No i jeszcze trójka została. Ty, tam Skybase coś robi. Dobra, wchodzę do niego. Nie, no nie mogę kolapsować Skybase'a, no to tak nie wypada. Ale co tu się... Co to za budowla jest? O nie, on skoczył stamtąd. Zobaczcie, to prawdopodobnie są szczątki tego zawodnika. F w komentarzach dla niego jak nic. Typ...
O Jezu, jaki ten karabin jest potężny. No wątpię, że uda mi się to przegrać. Kolejny strzela, bo myślę, że ktoś się z nas hajbejzie. Ała. No i dajcie mi tego ostatniego, bo czasu nie ma. Każda sekunda się dla mnie liczy. Czekajcie, co tu się... Co tu się odbywa? Nie, czemu on skacze? Co się podziało w tym meczu? To ja nie mam pojęcia. Lecimy na miejsce, ale powiem wam, jest pewien problem. No bo tego czasu to już wcale za dużo nie ma. I teraz pytanie, lepiej grać krótkie gierki, a z dużą ilością killi, czy lepiej wygrywać? Wydaje mi się, że lepiej grać krótkie gierki, bo chyba nawet Kępcie to pokazał w tym odcinku u niego. Jak ktoś nie widział, to polecam. Ale im więcej on zagrał meczy, tym jakoś tak lepiej sobie poradził. No jestem ciekaw. Ja to jednak wiecie, no znacie mnie. Jestem raczej z tych słabszych graczy komputerowych, więc ja tutaj staram się zawsze jak najdłużej pożyć. No ale też nie ma co narzekać, bo powiem wam szczerze, rangę dało nam, myślę, że naprawdę bardzo dobrą. No i oczywiście na koniec tej godziny zobaczycie, jaką rangę na buildzie uzyskaliśmy. A potem zostaje no build. Typ płynie. Okej, leży. A tu jest na dole. Leży. Tutaj trafiła mi się jakaś mega OP broń, wam powiem. No ale tam na górze jeszcze ktoś się bije. O, skrzydła. Lecimy sobie skrzydłami na górę. A, no to żem poleciał. No powiem wam szczerze, rekord skoczni. Aha, tu jest bot, czyli co? Oni pokonali jedynego prawdziwego gracza tutaj? Ty, no na to wychodzi. Boty zabrały mi killa. Okej. Taki chyba kolejny niezbyt wymagający. A teraz mnie pokona. Dobra, leży. O, tu jakieś kolejne strzały. A to tutaj. Aha, no i wziął i mi pokonał ostatnim strzałem oponenta. A mi się wydaje, że tutaj każdy kill będzie miał znaczenie, więc no, nie można tak robić. Nie mogę odpuszczać. Typ! Okej, na hita. Tu biegnie, jedzie. Znaczy, biegnie, jedzie. Jeden biegnie. Czekaj. Dobra, leży. I za mną jest gdzieś kolejny. No jest. No i już nie ma. Kurde, no powiem wam, co jest za łatwo. O, tutaj typy się biją z medalionami. Ja w nich wjeżdżam. Dobra, podmianka szybka. O, już się poddał biedny. Nie wyszło mi trochę ta podmianka, ale sama akcja w sobie nie była zła. Bardziej mi martwi to, że medalioniarz uciekł od nas bardzo daleko. No ale nie odpuszczę mu. Jest tu gdzieś. A, to nie medalioniarz. Okej, ale był na hita. Tam jest medalioniarz, nie? Ta. No to co, lecimy w kolegę. On już tu jest. Dostał. Jezu, to był najłatwiejszy medalioniarz w moim życiu, mam powiem. No i co, coś czujesz? To będzie kolejny długi mecz. A zostało tylko ponad 20 minut. Ty, tu jest typ. Jezus. No nie wiem, co mam myśleć o tego typu graczach. Cały czas mi się wydaje, że to nie są prawdziwi gracze, ale no chyba nie mogą być boty na arenie. Czy mogą być? On leci nade mną, więc muszę wylądować gdzieś tak, żeby jeszcze móc go spotkać. Bo ja muszę... O, tu kolega jest też. Ja muszę wyeliminować jak najszybciej graczy. Cześć, kumpel. Oj, nie. Czekajcie, bo tu coś... Dobra, ty potem do mnie strzela, ja dostałem snajper, dostałem jakąś aktualizację. Wywaliło mi monitor, ale żyję, jestem. Leczę się. Ty, no jakbym umarł w takim meczu, to wam powiem, lipa trochę by była. Dobra, tam gdzieś się strzelałem. Widziałem, tam był typ w krzakach i tam jest jeszcze jeden, nie? On na biało. Daj mi go. Dobra, mam go. Widzę przedostatniego gracza. Ale go wybombiło. Bum. Dobra, ten shotgun jest OP, tym medalionem jest OP. Się teleportuję, strzelam, to teraz został gdzieś ostatni. Gdzie jesteś, kumplu? A tu jest. Mogę to skolapsować po prostu? A on se ucieka. Ty, jakieś teleporty miał. Oj, ale teraz to nie za mądrze się zbudował. Nie mówcie. Dobra, on czaki, no. On ma snajpę. A czemu on nie leci? Aha. Hop. A, on też zleciał? Bardzo dziwne są te mecze. Moi drodzy, w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, mieliśmy mecz. Nie! Okej, miałem mówić, że mieliśmy mecz, w którym dostaliśmy piernicz. I znowu mamy taki mecz, co ciekawe. Typu. Dobra, mam go. Ale ten mecz i ten, w którym przed chwilą dostałem w piernicz za 0 killi, to świadczy, że naprawdę wrócili już gracze. I tutaj już nie będzie żartów i fajnie. Jako, że zostało 7 minut, to ja lecę w typów i musimy zrobić dużo killi, żeby albo paść, albo po prostu wygrać ten mecz. No taki jest plan. Typ tu przyjechał autem. Zabrał mi killa. Tam też jest gdzieś jeszcze jeden? Okej, ja myślałem, że mam karabin w ręku, a miałem snajperkę. Nie! Taki był plan, bo jeszcze jeden mecz możemy zagrać. Znaczy nawet więcej. Została minuta, bo szukało nam bardzo długo meczu, więc chcąc nie chcąc, w tym meczu musimy dać z siebie wszystko. No nie będzie już kolejnych szans. Prawdopodobnie, no na pewno już nie będzie, bo nawet by nie zdążył mnie wczytać.
A! Dobra, timer się skończył, więc żeby nam tutaj nie nie biło, to wyłączyłem. No i tak jak mówiłem, ostatnia nasza szansa na sukces. O, tutaj jakieś poważne bitki są. Tamten poleciał. Dobra, jak ja tego nie trafiłem, ja się pytam. Tu jest jeszcze jeden, tak? O nie, nie, nie. Mano, buduj. Spróbujmy się wydostać. Tu gdzieś typ jest też. Okej, okay. Pytanie, czy to był ten stamtąd, czy to był jeszcze jakiś inny. Okej, okay. Kolega uciekł na moim motorku, to nie będziemy go ścigać. Ale no powiem wam szczerze, że jest naprawdę, no niełatwo. Witam i o zdrowie pytam kolegę. Oj, nie była to zbyt mądra bitka z twojej strony. Oj, typ, bardzo niedobrze. A widzę go. Czekajcie, co? Robisz to czy nie? Nie, no wiedziałem, żeby tego nie robić, nie. Jestem taki głupiutki. No ale chwila prawdy, jaką rankę osiągniemy? Srebro 2,88%. Kurde, jest gorzej niż w tamtym sezonie. Nie będę ukrywał, jestem zawiedziony. No ale może speedrun no builda pójdzie lepiej. Na no buildzie od razu lecę na posępne przejście. I co, będziecie widzieć tylko highlightsy, najlepsze momenty. No żeby was nie zanudzić, ale tutaj powinienem wbić znacznie wyższą rangę niż na buildzie. Tu strasznie dużo się strzelają. Strzelali. O, tu ten sam schemat. Dobra, ja nie wierzę, że to nie są boty na tych niskich rangach, znaczy w tych pierwszych meczach. Przecież to jest nierealne. Ty, tu to samo, tylko tutaj już chyba w trójkę się biją. Nie zabierajcie mi killi. Zabrał mi. Nie, no proszę. No jaki ham? Tu jest. Ale go spejtowałem. Kurde, niby fajnie, ale skradł mi z dwa kile, no. A jak mnie nie było, to kolega zabrał mi medalion i ucieka gdzieś. Ty, to jest ten medalioniarz! Stój tu, stój tu, stój tu! Nie przeładowane, nie! Nie mów nawet, proszę! Gdzie on jest? Dobra, on jest na hita, ale ja też! Dobra, on już nie jest na hita, ja też nie! A tu jakiś inny w ogóle! Okej, okay, fajnie. Medalioniarz mi uciekł. Możecie być pewni jednego. Ja nigdy mu nie odpuszczę. Dobra, oj, ale już wam powiem, było blisko, było blisko! Tu przyleciał. Ciekawe. No ta kryjówka taka niezbyt udana. Nie, no nie mówcie nawet. Dobra. Pode mną przedostatni oponent. W sumie to już pewnie były oponent. No właśnie, bo gdzie ostatni? No i niestety, nie widzę oponenta, więc się nie zdziwię, jak zaraz wygramy, bo padnie w burzy. Typ! A widzę go! Ty, on ma snajper, żeby on mnie zaraz nie wybombił. Wszystko super, szkoda, że tak długo, bo sporo czasu straciliśmy. No ale lecimy do kolejnych. No i drugi medalion. Kurde, szybko ten mecz idzie. No i jak mi ktoś powiesz, to nie jest najbardziej popsuty mityk w grze. Kurde, ja taki skupiony. Bo tutaj kile trzeba robić. No i co? Ostatni mecz w takim razie. Chociaż muszę przyznać, że było 10 minut przerwy, bo przycisnęło manojka. No ale nie mogę tutaj tego czasu niestety zatrzymać. I mógłbym naciągać, że jeszcze jeden mecz mi się należy, ale nie będę już taki. Spróbujmy po prostu wygrać ten. Mamy top 2 ostatniego meczu i prawdopodobnie to będzie zwycięstwo. A widzę ich, z botem sobie biegają. Ty, typ ma miecz świetlny. Dobra, minus 100. No to lecimy w kolegę. I leży. I to by było na tyle z dzisiejszego challenge'u. Zobaczmy, na czym skończymy. A będzie to... będzie to srebro 3, czyli o jedną rangę gorzej niż w tamtym sezonie. No ale nie było mnie 10 minut, tak? Więc nie ma co liczyć. No, w następnym na pewno będzie lepiej. Wy koniecznie napiszcie, jaką rangę macie w komentarzu. Zostawcie łapkę, suba, kocik, manojek. No i grajcie na mapce mojej Kepcia i się rozgrzewajcie, trenujcie. Po to na przykład, żeby być lepszym niż ja. A teraz to wszystko. Trzymajcie się, miłego dnia.